zbijamy już za oko kamery, bo za moment pierwszy gwizdek sędziego. Sokół Ostróda kontra Drwęca Nowe Miasto Lubawskie. Stanowiska komentatorskiego tak, jakby jutra miało nie być. A za chwilę jeszcze okrzyk trójkolorowych. Posłuchajmy. Są głośni trójkolorowi, ależ tutaj... Bramki. Później troszkę rozpoczynamy. Jednak rozpoczynamy, zabrakło tej skuteczności. Dyryguje poczynaniami ostruckiej obrony. Jest pewny w swoich poczynaniach. Sam o sobie Sebastian mówi, że potrafi być taką zapchaj dziurą. Tam, gdzie potrzeba, żeby zagrać, tam on się znajdzie. A tymczasem jest zagranie do Nowickiego. Nowicki i gol! Świetna, koronkowa akcja Sokoła, wyprowadzana aż spod własnej bramki i zwieńcza ją bardzo delikatnym trafieniem Nowicki. Jest gol Kacpra Nowickiego. Sokół obejmuje prowadzenie w 7 minucie tego pojedynku. Co? Uderzenie nad poprzeczką ostruckiej bramki. Śledzisz też to, co dzieje się na boisku w gminie Ostróda. Uderzenie i Wieliczko, świetnie. Taki niesygnalizowany strzał zza pola karnego. Inaczej w ogóle ustawiony Sokół. Jest Nowicki. Nowicki troszkę za daleko sobie wypuścił tę piłkę. O mały włos i wykorzystałby ten błąd bramkarza. Nowicki. Jeszcze Sokół. Jeszcze szansa i gol. Nie ma bramki. Poprzeczka ratuje gospodarzy. Ależ pogubili się w obronie miejscowi. Zrywy Drwęcy, aczkolwiek widać, że ta drużyna naprawdę dzisiaj ofensywnie nastawiona. Jest groźna i jest groźna. To zespół, który tu może zrobić nam kółku, gol samobójczy. To jest drugi raz taka sytuacja, kiedy nieumiejętnie wybijamy piłkę w okolicach własnej szesnastki. To uderzenie z dystansu grającego z numerem 10 w zespole gospodarzy Marcela Jankowskiego z rykoszet. Chodzą już pod nasze pole karne, ale znów bardzo dobrze Kowalski, ale za to Chmielewski w tej sytuacji się nie popisał. Kolejny strzał z dystansu. No widać, że jest to jeden ze sposobów, jak zaprezentowała kilka minut temu Drwęca. Ale znów w natarciu miejscowi kolejne uderzenie i gol. No mają dziś naprawdę wyśmienitą skuteczność. Jakub Ryczkowski, piękne uderzenie z narożnika pola karnego i w 31 minucie Drwęca wychodzi na prowadzenie. Jest 2-1 dla gospodarzy. Nie wiem, mam takie wrażenie, że dziś kompletnie nie rozumieją się Kowalski z Chmielewskim. Coś nie tak w komunikacji między tymi dwoma zawodnikami i 3-1 dla Drwęcy. No, znów bramka Jakuba Ryczkowskiego, 38 minuta gry, miejscowi prowadzą już 3-1. Zaczęło się od tego, o czym mówiłem. Kowalski trafia Chmielewskiego, wybijając piłkę. Brak komunikacji, no szkoda, bo to takie naprawdę są szkolne błędy, których powinniśmy się wystrzegać, z tego tworzą się sytuacje. Ośrodkowanie Śnieżawski obok bramki. Była szansa, by zniwelować nieco tę stratę. Styś w stronę Nowickiego. Walczy Nowicki, świetnie Nowicki, ma dużo miejsca. Nowicki, 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 faul! Jest
jest rzut karny dla trójkolorowych, to może, nie wiem, czy to nie będzie czerwona kartka dla zawodnika z Nowego Miasta, raczej nie, ale mamy rzut karny. Przerwanie tej akcji arbiter. 42 minuta gry. Karol Styś przed szansą na to, aby strzelić drugą bramkę dla trójkolorowych. Styś, piłka na 11 metrze. Styś! Nie ma gola. Chryste, panie, co to było? Trzech piłkarzy w murze ustawił Filip Wieliczko. Jest uderzenie na ostrucką bramkę nad poprzeczką, oznaczony numerem 5 Mateusz Pukalski. Piłkarze walczą o futbolówkę i gdzieś tam się udaje Drwęcy przejść. Błąd Korbusa, może być 4-1, to zamknie to spotkanie. Słupek ratuje trójkolorowych, jeszcze Wieliczko. Kapitalna interwencja ostruckiego bramkarza, to by już chyba zamknęło to spotkanie. Może to... Kają tutaj na kontry, tym bardziej powinniśmy troszkę poszanować tą piłkę. Zbyt szybko, ale teraz Nowicki. Nowicki już w polu karnym, Nowicki. Jest rzut karny, wydaje się. Ewidentny rzut karny. Wejście od tyłu tutaj za żadne z tych przewinień nie pokazał indywidualnych napomnień rywalom arbiter. Jest wrzutka w pole karne i nad poprzeczkę wybija bramkarz. Tunkiewicz był bliski. Tutaj pochwalić drużynę, bo tak pastwimy się troszkę nad naszymi zawodnikami, ale jak to mówi całe porzekadło, gra się tak jak przeciwnik pozwala. Dzisiaj widać, że drużyna Drwęcy jest... Jest dośrodkowanie. Jest kolektywem, tak? Wiedzą, jak regulować tempo gry. Nikt nie mówi, że jest inaczej. No, ojoj, teraz Drwęca przed wielką szansą na czwartego gola. Troszkę pogubili się w tym ataku. Nie ma faulu. Jest jeszcze piłka w polu karnym. Co tu się dzieje? Nie ma gola. No nie układa nam się pomyśli, mówiąc, ale dajmy szansę. O właśnie. Jajaj, górna siatka. Spadała ta piłka, jakby tak z 2 metry. Jeszcze 300 sekund nadziei. 300 sekund nadziei trójkolorowych. Out. Tunkiewicz, daleko, Śnieżawski zgrywa głową, Nowicki. Jeszcze Nowicki. No to była okazja na gola kontaktowego. Rutkowski na prawym skrzydle. Dośrodkowanie. Oj, prawie za kołnierz wpadło to bramkarzowi. Nowicki, no to jest... Znaczy, jak to nie jest rzut karny, to co jest rzutem karnym, panie arbitrze? To jest skandaliczna decyzja sędziego, absolutnie skandaliczna. Było widać z tej perspektywy, jak wyciął zawodnika ostruckiego Sokoła. Jestem spokojny, ale czy uda się ekipie trenera Andrzeja Burcharta wyrzucić po prostu to spotkanie z głowy? Bo oglądamy z Bogdanem praktycznie wszystkie mecze w tym sezonie Ligi Okręgowej. No i to było zdecydowanie najgorsze z tych wszystkich, które oglądaliśmy w wykonaniu ostruckiego Sokoła. Tak, trzeba jak najszybciej zapomnieć o tym meczu, zresetować głowy przede wszystkim, tak? Tutaj ta sfera mentalna będzie decydująca. No ciężko cokolwiek powiedzieć.